proszę pana, mam dla pana list. List? Do mnie? Od kogo? Tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć. Trzymaj. I dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. A jakby co, to polecam się na przyszłość. Kochany Geralcie. Drogi Geralcie, mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku. Jak cię znam, z pewnością jesteś zajęty tropieniem jakiegoś potwora albo zdejmowaniem klątwy. Triss! Czymkolwiek się teraz zajmujesz, być może zechcesz zrobić sobie przerwę i zgłębić tajemnicę, na którą natknęłam się, czytając stary manuskrypt, który kupiłam przez przypadek od kupca z Nazairu. Według autora, w Beauclair żył i pracował niejaki profesor Moreau, który zajmował się badaniami nad mutacjami wiedźmińskimi. Nie znam szczegółów, ale uznałam, że to może być dla ciebie interesujące. Ponoć w grobowcu profesora znajduje się jego dziennik, a w nim wskazówki, jak dotrzeć do laboratorium. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Proszę, uważaj na siebie i wracaj szybko. Twoja Triss. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. Zajebiście. Teraz pytanie, to jest główny czy poboczny? Zadania chyba są dalej tu. Zadania poboczne. Spotkaj się z Regisem. Przemiana. Ale te Ricardo Bianco. Triss! Znowu mi robisz problem. Dobra, najpierw pójdę do tego. Do Regisa. Ale muszę przyznać, że to miejsce jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Gdy wspominam tamten czas, kurczę, nie myślałem, że w poprzednim odcinku tak będzie wyglądało spotkanie z Regisem. Ja myślałem, że to sam Regis, który no, pewnie został opętany czy coś. Zaczął zabijać z nie wiem żadnych przyczyn i trzeba byłoby go odpętać. Bo się okazuje, że coś podobnego. A może to też będzie coś z Wilkeforcem z tą ręką. Ale tamten papier mówi, że już mu nie jest potrzebna ręka. Kurde! Nie rozumiem. O, tam są wykrzykniki. Kolejne wykrzykniki. Kolejne zadanie. To jest fajne. Ja chcę iść na razie ogarnąć element typowy fabularnie. O, swoją drogą zmieniłem pancerz. Nie wiem, czy widać. To jest pancerz cechu żmii, który wygląda dokładnie jak pancerz z podstawki Wiedźmina, co mi się strasznie nie podoba. Osobiście uważam, że cechu kota był o wiele fajniejszy. No, ale cóż. Nic na to już nie poradzę. W ogóle, kurde, ja zacząłem biec, a nie wiem, gdzie to wszystko jest. O, ja pierdolę. A płotka! Ta się pojawiła. Już pojawiła z dupki. Oj. Dobra. Chodź, płotka. Pierdolniemy cię przy pomocy młotka. Okej. No i galopujemy sobie. Ale to jest bardzo fajne. Wiecie co?
daruję sobie ten cały element w postaci całej tej jazdy. Zobaczymy się przy końcówce. Właśnie spotkałem się z Achesporem i też Regis nie mógł wybrać innego miejsca na spotkanie. No i znowu jest okazja. No dobra, wiem, że ta bestyka jest tutaj. Ghoul? Tamte dźwięki były bardziej jak Archeo, co był Archespor. Ale z tego co pamiętam w poprzedniej wersji, w książce, Regis również mieszkał na cmentarzu. Więc to raczej takie typowe dla niego. Dosyć konia płotka. Wszystkie konie to płotki. Regis! Zaraza, zamknięte. Na pewno nie pomyliłem miejsca. To musi być tutaj. Gdzieś to musi być inne wejście. Pewnie od tamtej jaskini. Ej, ale czekaj, czekaj. Gdzie? Oj. Gdzie jest ta bestia? Gdzie? O. Aha. No nie, że to jest tylko robotnicy. Wbrew pozorom teraz to co bardziej te potwory tutaj znajdujące się nieopodal są bardziej niebezpieczne. A co to jest? Dobra, fajnie. O! Muszający szkielet. Kikimory podkopały się pod mogiłę. To jest pałka. Oho! Dobra. Ja byłem bardzo mocno otruty. Taki kimor. Powinienem to spalić w diabły. Spalić. Ale smród. Nie no, nie ma że boli, nie? Nie ma to tam. Trzeba trochę pojarać. Muszę naciąć. Dobra, szybko podchodzę. Znowu jakieś kurwa wielkie debile. No dobra.
Co jeszcze? Tam coś jest, ale... Nie, to nie straszcie mnie, dajcie mi już spokój, jeśli można. Boże, kurde, czepiają się wszystkiego. Stawikrew, no i pięknie. Jakieś kurwa, nie wiem. Czaszko wężoróże. Aha, tedy też przejdę. Chyba. Bardzo ładnie, bardzo fajne rzeczy. Aha. Okej. Okay. Nie wiedziałem, że coś się tak tu jest. Powinienem użyć oka. To jest fajne, że w końcu znowu zostały użyte rzeczy, których wcześniej... Kos Federis, no fajnie. Przysięga rycerska. Momencik, przysięga rycerska. Tu spoczywa Ramon z Gion, rycerz. Na moim grobie nie doszukacie się podobizny człowieka, który kiedyś żył. Oddane serce, duszę oraz ciało rycerskiemu rzemiosłu i chcę być zapamiętany jako rycerz. Symbolem zaś rycerstwa jest nagi miecz i tenże miecz spoczywa teraz nade mną. Miecz, który bronił honoru mojego, moich przyjaciół i dam mojego serca. Miecz, który był dla mnie kimś bliższym niż brat. Miecz, który nie splamił się nigdy krwią uczciwego człowieka. Niech spoczywa na kamieniu na wieki. Lit na trit, kochany Geralt. Dobra, szczegół. No, mam też mapę, którą znalazłem w księdze. Jest trochę nieczytelna. Proszę o uważanie na siebie bardzo szybko. W Beauclerze pracowałem w sumie. Aha, dobra. No, to może być. No, może by to jakieś informacje. Ale Explore jak zwykle nagradzony. Ja najgorsze jest to, że nic nie widzę. Okej. Dobra. W zasadzie założył to tylko po to, żeby zaraz to stracić. Umówiłem się z wampirem na cmentarzu. Może być większy banał? Nawet jeśli jest, to rzeczywiście żaden nie przychodzi mi do głowy. Przynajmniej drzwi mogłeś zostawić otwarte. Wysoko sobie cenię moją prywatność. Wolałem, żeby nie dostali się tu jacyś niepożądani goście. A ty cóż, wiedziałem, że i tak sobie poradzisz. Tak. Muszę znaleźć twojego przyjaciela i liczę, że mi pomożesz. Zrobię, co w mojej mocy. Jednak nie chodzi o to, co ty musisz, tylko czy Detlaf chce. Jeżeli nie chce, nigdy go nie odnajdziesz i to właściwie zamyka dyskusję. Musi być jakiś sposób. Nie wykryjesz wampira swoimi zmysłami, nie działa na nas magia dywinacyjna. Nic nie da użycie nawet najbardziej dokładnego megaskopu. A to może pomóc? Skąd to masz? Jedną z ofiar bestii znaleziono w zakolu rzeki. Przy pociętym trupie znalazłem trzy dłonie. Ta z pierścieniem na palcu wydała mi się nie pasować do reszty. Poza tym interesowała się nią Bruxa. Ten ma teraz schizę. Czy to nie jest jego ręka? To ręka Detlafa. Nie ma wątpliwości. Nada się. O! Nasz mi kapiec spadł. Co to za pierścień? Intryguje mnie ten pierścień. Nie jest wykonany z żadnego znanego mi metalu. I te zdobienia. Pochodzi z domu. Tego, w którym żyliśmy przed koniunkcją sfer. Swego czasu podarował mi go mój stary przyjaciel.
Można powiedzieć, że był humanistą. Uważał, że my, wampiry, jesteśmy tu gośćmi. A jako goście powinniśmy szanować gospodarzy, czyli was, ludzi. Czyli nie zjadać nas, nie traktować jak bydło. Właśnie, dlatego któregoś dnia podarowałem go z kolei Detlafowi, żeby pamiętał o idei, którą przekazał mi mój stary druh. Co chcesz zrobić z tą ręką? Słyszałeś o teorii Covinariusa, o zachowaniu pamięci w tkankach? Czekaj, coś mi świta. Czytałem o tym w Alchemia Oblitera. W Kermoren mieliśmy jeden egzemplarz, strasznie zniszczony. Ale o ile pamiętam, Covinarius nigdy tego nie udowodnił. Udowodnił. Tyle, że nie zdążył opublikować. Ale pisywał do mnie, byliśmy przyjaciółmi. Stąd wiem, że ukończył badania i przeprowadził. Nie wgłębiając się w skomplikowane szczegóły, to możliwe. Dzięki dowolnemu fragmentowi tkanki da się odtworzyć to, czego doświadczyło całe ciało. Jak to działa? Potrzeba jakiejś specjalnej aparatury? Trzeba sporządzić specjalną miksturę. Covinarius nadał jej malowniczą nazwę Pogłos. Po spożyciu wpada się w trans, zbliżony do narkotycznego. Przywołuje on wydarzenia związane z silnymi emocjami, w których uczestniczyła dana osoba. Obrazowo rzecz ujmując, to tak, jakby ci się przyśniły fragmenty czyjegoś życia. Czyli jest szansa, że zobaczymy, co robił Detlaf, zanim stracił rękę. Owszem, liczę też na to, że dzięki Pogłosowi dowiemy się, gdzie Detlaf ma kryjówkę. Nie mógłbyś po prostu przywołać Detlafa? Jesteście wampirami wyższymi. Na pewno macie swoje sposoby. Jeśli mam być z tobą zupełnie szczery, to rzeczywiście jest jedna metoda, ale uwierz mi, że nie chcemy jej stosować. To ostateczność. Ostateczność? Czemu? Jest istota, która ma moc potrzebną, aby przywołać Detlafa, niejako zmusić go, by stawił się w danym miejscu. Ale samo dostanie się do niej i nawiązanie kontaktu to jak balansowanie na cienkiej linii nad przepaścią, w której płynie lawa. To zagrażałoby nie tylko mnie, ale też tobie. A takiego ryzyka nie chcę podejmować. Proszę, zróbmy po mojemu. Będzie szybciej i łatwiej. Znając życie, i tak pójdziemy tą gorszą drogą. Jestem tego przekonany. Minarius poświęcił pół życia na udowadnianie swojej teorii. Domyślam się, że przygotowanie Pogłosu nie będzie proste. Dobrze się domyślasz. Oprócz tkanki Detlafa potrzebujemy silnego stymulantu ośrodka wzroku. Trucizny, która uwrażliwia na wizję. No to mamy do wyboru kilka składników. Niestety wszystkie są dość rzadkie. Mógłby to być gruczoł mamuna, ale te najbliżej widziałem w zimie. Nadałaby się też ślina wichta plamistego, ale one wyginęły ponad 100 lat temu. Albo oczy kobolda. Ale koboldy są rozumne. Nie chciałbym żadnemu wyłupiać oczu. Nie mamy zbyt dużo czasu na dywagację. Pozwolę sobie skorzystać z pomocy. Co to było? Kruk. Dosyć pospolicie występują na tej szerokości geograficznej. Bardzo inteligentne ptaki. Poprosiłem go, żeby poszukał stworzeń, które wymieniłeś. Może któreś akurat żyje w okolicy. Stado kruków dowie się o tym szybciej niż jeden wiedźmin. Oczywiście z całym szacunkiem dla twoich możliwości, przyjacielu. Chwilę im to zajmie, więc może skusisz się na szklaneczkę mandragory? Nie będę pił, zrzemy się. Pfff, najebmy się! Nigdy nie odmawiam.
Niestety to tylko napar, a nie bimber. To nawet lepiej. Pamiętam, że po twoim bimbrze z Mandragory ludzie mówili rzeczy, których nie chcieli nikomu opowiadać. W takim razie czego Geralt z Rivii nie chciałby mi powiedzieć? Widzę, że zastawiłeś na mnie pułapkę. Niestety, żeby mnie wyciągnąć na zwierzenia, musisz się bardziej postarać. Zabrzmiało jak wyzwanie. W takim razie zamieniam się w słuch. Co mam robić? Może najpierw ty zdradzisz mi jakąś swoją tajemnicę. Wampiry to bardzo intrygujące stworzenia. Ale czy interesuje cię coś konkretnego? Ciekawy jestem, co się z tobą działo, po tym jak ożyłeś. Cóż, jak zapewne się domyślasz, długo dochodziłem do siebie. Zresztą wciąż nie odzyskałem pełni sił. Ale wtedy byłem tak słaby, że przez pierwszy rok nie mogłem poruszać się o własnych siłach. Tetlaf cierpliwie znosił moją słabość. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tu, a regeneracja postępowałaby znacznie wolniej. Kiedy już stanąłem na własnych nogach, wyruszyłem do Brugge, do mojego rodzinnego Dillingen, gdzie wiodłem spokojne życie Cyrulika, ciesząc się poważaniem ludzi. Jestem zaprzeczeniem obiegowych wyobrażeń na temat potworności wampirów. Do Brugge? Widzę, że po odzyskaniu życia stałeś się sentymentalny. Może, odrobinę. A ty? Co działo się z tobą? Odnalazłeś Ciri? Wtedy tak, ale wkrótce potem odeszła, a potem wróciła i razem pokonaliśmy dziki glon. O, widzę, że naprawdę sporo się działo podczas mojej nieobecności. To prawda, ale to temat na inną okazję. Teraz chciałbym zapytać o coś ciebie. Zadam ci pytanie, na które wszyscy chcieliby znać odpowiedź. Co się dzieje po śmierci? Rozumiem, że chcesz, żebym ci powiedział, czy ludzka wiara w bogów ma sens. Ale nie wiem tego. Jesteśmy kompletnie inni od ludzi. Nasza materia może istnieć bezpostaciowo. Nie potrzebujemy do tego ani serca, ani mózgu, ani powietrza. Ale byłeś martwy. W ludzkim postrzeganiu śmierci tak. Czułeś coś? Rozumowałeś? Trudno to wyjaśnić. Odczuwałem coś bardzo niepokojącego, coś, czego nie mogłem nazwać, bo nie rozumowałem. Dopiero po regeneracji pojąłem, że to, co czułem, to było zimno i niewyobrażalny strach. Gdyby nie Detlaf, byłbym zatopiony w wieczności lodowatego lęku. Czyli jednak nie żyłem. To musi być przejmujące przejść coś takiego. Faktycznie nie potrafię tego z niczym porównać. Ale wiesz przecież, że my nie pojmujemy śmierci tak jak wy. Obce jest nam także nasze przywiązanie do życia. Jesteście śmiertelni. Ergo z góry wiadomo, że umrzecie. To tylko kwestia czasu. Często się zastanawiam, po co tak się staracie? No jaka jest różnica w śmierci? W wieku 20, 40 albo 100 lat. Przecież to mgnienie oka. To kwestia perspektywy. Ktoś, kto ma do wydania miliard koron, nie zrozumie kogoś, kto ma ich 20. Masz rację. Punkt widzenia wiele zmienia. Skoro dostałeś nowe życie, to może mogłeś zacząć wszystko od nowa. Zacząć wszystko od nowa to bardzo szerokie pojęcie. Masz coś konkretnego na myśli? Chociażby twoje uzależnienie od krwi. Może po regeneracji twój organizm już o tym nie pamięta. Może gdybyś się napił, nie wpadłbyś w ciąg. Każde uzależnienie jest ubezwłasnowolnieniem. Dlatego nie zamierzam ryzykować tylko po to, żeby się przekonać, czy nadal mam problem z piciem. Racja. Wybacz. To było wścibskie. Daj spokój, Geralt. Ciekawość jest w tym przypadku na
naturalna. Zresztą to cecha, którą zawsze bardzo u ciebie ceniłem. Zajebiście. Zawsze mnie ciekawiło, jak to jest z waszą regeneracją. Rozumiem, że komuś może odrosnąć ręka, ale że Detlaff odtworzył cię z mokrej plamy? To już poważniejsza sprawa. To strasznie trudny, żmudny proces, ale jak widzisz, okazało się, że możliwy. Dobra, dosyć o mnie. Doszły mnie słuchy, że ty też masz za sobą niezgorsze przejścia. Ponoć straciłeś pamięć. Na jakiś czas, ale dzięki Triss ją odzyskałem. Miałem zresztą kupę szczęścia, że skończyło się tylko na amnezji. Widzisz, wy ludzie macie pod tym względem dużo gorzej, bo znacznie łatwiej pozbawić was życia. Zawsze współczułem wam z tego powodu. Zabić wampira jest o wiele trudniej. Jeśli bowiem zgładzi nas przedstawiciel innej rasy, to z pomocą innego wampira wyższego jesteśmy w stanie się odrodzić. Ale gdyby śmierć zadał nam ktoś z naszego gatunku, wtedy jest ona permanentna. Nie da się jej odwrócić. Dlatego dawno temu powzięliśmy postanowienie. Nie walczymy ze sobą. No dobra. Możesz mi zadać jedno pytanie. Co chcesz wiedzieć? Jedno pytanie w przypadku tak intrygującego człowieka jak ty, Geralt. Też to niegodziwe, ale spróbuję. Czy gdybyś umarł i się zregenerował tak jak ja, w tym twoim nowym życiu też chciałbyś być Wiedźminem? Widzisz, Regis. Ja chyba nie umiałbym być kimś innym. A próbowałeś. Widzę, że tak łatwo cię nie spławię. Ty chcesz wiedzieć, czy lubię być Wiedźminem. Tylko jak zwykle nie pytasz wprost. Lubię być na szlaku. Lubię łapać pierwszy trop. Lubię napięcie przed walką. Nic nie daje takiej adrenaliny jak walka z potworami. Przyzwyczaiłem się już nawet do tego, że ludzie traktują mnie jak wyrzutkę. Tak. Rzadko sobie to uświadamiam. Ale lubię bycie Wiedźminem. Dziękuję, że byłeś ze mną szczery. Szczerość jest cechą odważnych, przywilejem nielicznych. Coś nie wraca, ten twój skrzydlaty przyjaciel. Jesteś pewien, że zrozumiał, o co ci chodzi? Jestem pewien. Poczekajmy jeszcze chwilę. Na pewno niebawem będzie z powrotem. Jak zwykle śpisz. Czujny jak zawsze, nie ma jak wampir. Jesteś pewien, że podczas próby traf nie dodają wam kilku naszych genów? Doceniam komplement. Masz coś dla mnie? Miałeś rację. W okolicy nie ma żadnych koboldów ani mamunów. Mówiłem. Pozwól mi skończyć. Okazuje się, że jest jeden wikt plamisty. Żyje w opuszczonej posiadłości w lasach Karoberty. Niemożliwe. Wiedźmini wybili je wszystkie co do jednego, zanim się urodziłem. W takim razie będziesz musiał... Damn! ...na temat wiktu plamisty, bo temu jakoś udało się przeżyć. Pamiętam, że z domem, w którym się zażył, była związana jakaś opowieść. Miejscowi uważają to miejsce za przeklęte. Może dlatego wikt tam przetrwał, nie niepokojony przez nikogo. Wiesz coś więcej o tej klątwie? Nie pamiętam. Nie przykładam wagi do takich rzeczy. Ktoś opowiadał mi to jako anegdotę. Zastanów się. Może pamiętasz coś jeszcze? To może okazać się ważne. Wiem, że chodziło o głód. Chociaż nie, może o pazerność. W
każdym razie wygląda na to, że ktoś został za coś ukarany. Jak to w klątwach zwykle bywa. Pamiętam tylko istotne rzeczy. To, co może mi się przydać. Reszta to zaśmiecanie umysłu. Nad czym się zastanawiasz? Czy przedstawiciel gatunku, który dawno wyginął, i klątwa, to przypadek, czy te dwie rzeczy mają jakiś związek? A, więc zawodowa ciekawość. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, byś zgłębił tę zagadkę. Ale pamiętaj, proszę, że to, czego potrzebujemy, to ślina, lichta. Nic poza tym. Wichty rzadko żyją w lasach i opuszczonych ludzkich siedzibach. Raczej na pustyniach czy starych cmentarzyskach. Do czego zmierzasz? Może jednak to wcale nie wicht plamisty. Może twój pomocnik się pomylił? Nie sądzę. Kruki to wyjątkowo mądre stworzenia i mają dobrze rozwinięty zmysł obserwacji. I cóż takiego zaobserwował? Wyobraź sobie, że wokół posiadłości pełno jest łyżek. Łyżek? Daruj sobie to spojrzenie. To nie ja tam byłem. Może wichty plamiste są zbieraczami? A może jest to związane z klątwą? Proponuję, żebyś zaczął przygotowywać miksturę, a ja zdobędę ślinę wichta. Używaj jej do swoich wywarów. Myślisz, że sprzeda ci trochę śliny? W ostateczności przyniosę ci jego ślinianki. Powinny wystarczyć. Przez chwilę wyobraziłem sobie, jak przekonujesz wichta, żeby napluł ci do kubka. To była bardzo frywolna wizja, ale ślinianki wystarczą. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. No, to ja biorę się za wertowanie ksiąg. Ksiąg? Myślałem, że będziesz ważył miksturę. Potrzebujemy jeszcze jednego składnika, którego zdobycie może okazać się dość karkołomne. Dlatego mam nadzieję znaleźć zamiennik. Rozumiem. Powodzenia. Tobie też, przyjacielu. A więc... udało się. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. To był kolejny odcinek z Wiedźmina Krew i Wino. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Prawdopodobnie wam się podobał, bo mało mówiłem. A co za tym idzie, jakby się wam mimo wszystko nie podobało, dajcie łapkę w dół i napiszcie komentarz, co miałbym zmienić. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.